Ej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z serii Ragnarok. No i troszeczkę musimy tutaj poogarniać. Mamy 200 tysięcy sprzętów wsparcia na minusie. Muszę sobie tutaj ogarnąć konwoje i to wszystko, mimo że mam je tutaj na full. Niszczycieli mam masę, więc to sobie odpuszczę. Broni naprawdę potrzebujemy tonę. Jeżeli o to chodzi, tonę broni. I troszeczkę sobie tutaj poogarniam. Te 47 dywizji, które szło, postanowiłem, że przyłączę je do frontu pana Guderiana. Tutaj musimy ogarnąć, Manstein musi dostać definitywnie posiłki i tutaj mam otwartą drogę na Turcję, więc będziemy teraz dzielić nasze armię na troszeczkę inne. Weźmy sobie tutaj tego pana, weźmy od niego wszystkie ciężarówki. Tutaj jest 16 ciężarówek, dołączymy sobie tutaj do tego pana. Temu panu damy pana Kluge. Z tego co kojarzę, bodajże tak, pan Kluge niech tutaj dołączy. I z tych dywizji wyślemy 20 jeszcze tutaj. Od pana tego wyślemy 13 tutaj. I od pana tego wyślemy 20 jeszcze tutaj. I zobaczcie, jaka nam potężna armia się zrobiła. 80-dywizyjna armia. Weźmiemy teraz dywizję pana tutaj tego, dołączymy tutaj i to dołączymy tutaj. I pan Rundstedt będzie miał linię frontu, moi drodzy, taką. W ten sposób. I będziesz miał mi załatać tutaj, załatwić ten kocioł, więc ustawiasz tak wojsko. Dobra, muszę się dostać definitywnie do gumy. Nie wiem, jak to zrobię, ja sobie już odpauzuję rozgrywkę. W ogóle jest mi bardzo miło, że tak ciepło przyjmujecie tą serię i tak dalej. Zawsze jest dużo lajków, dużo komentarzy, Kałach zrób to, Kałach zrób tamto. Ja to oczywiście czytam i staram się ustosunkowywać do waszych komentarzy itp. itd. Lecz niestety teraz, jak sami możecie zauważyć, że potrzebuję bardzo dużo broni. I to bardzo, 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 bardzo dużo broni. Sądzę, że wszystko się powinno unormować już niedługo. Tutaj Guderian dostał jeszcze wsparcie, z tego co widzę. Dywizje będą do niego właśnie szły. Te 80 dywizji tutaj musi jak najszybciej się pojawić. I każemy Klugowi, każemy panu Kluge po prostu wejść tutaj do Turcji. On musi się tutaj wbić i wbić się na plecy Turkom. Turcja musi skapitulować. 80 dywizji Klugego będzie miało za zadanie dopchanie się. Mongolia skapitulowała, to mnie bardzo cieszy. 80 dywizji, moi drodzy, Klugego będzie miało za zadanie przepchanie. Bo nie wiem, czy ty to przepchasz w ogóle, no nie powinieneś, bo oni tutaj mają lepszą organizację. 80 dywizji, moi drodzy, Klugego będzie miało się przebić przez Turków i będzie miało tutaj zablokować drogę do Afryki. Postawię tutaj po 6 dywizji na klatce i oni będą po prostu stali. Reszty dywizji użyję jako wsparcie. Co do chronienia Anglii, zostały tutaj dywizje, ja chciałbym je wysłać po prostu do ataku tutaj. Na tą jedną dywizję amerykańską, Anglię musimy bronić 2-4 na 7. Nie mogę pozwolić, żeby po prostu to zdobyli. Tutaj dwie dywizje kawalerii bronią się przed desantem japońskim. No, mam nadzieję, że nam się to uda. Mam nadzieję, że te 84 dywizje też tutaj jakoś szybciej dotrą. Dość dużo jest tutaj. Dlaczego wrzuciłem tutaj ciężarówki? Bo ciężarówki to są bodajże Lechit Division, z tego co pamiętam. Tak, to są Lechit Division, mają w template jeden czołg. Dlatego to tutaj po prostu wrzucam, nie? Ile mam sprzętu wsparcia? Sprzęt wsparcia 4000 na minusie, SPG-ki 2000 na minusie. No to jest dosłownie tragedia. Musimy, moi drodzy, jakby wam to powiedzieć, no troszeczkę się tutaj rozrosnąć, ale te no świetny atak idzie. Tutaj będę musiał Rundstedta puścić w momencie, w którym on się po prostu okopie, ustawi i tak dalej, wiecie? Wtedy będę mógł dopiero zaatakować. Ej, tutaj widzę okno do wejścia, a nie, tutaj nie możesz wejść, bo tu jest rzeka, przyjacielu, no to słabo. Moi drodzy, nie wiem, czy nie doszliśmy do momentu, w którym wojna okopowa, w którym to będzie po prostu wojna okopowa, to powinno zostać po prostu tak szczerze zajęte. Naprawdę, to powinno zostać mega po prostu tutaj zajęte, to powinno zostać zablokowane, ty powinieneś atakować tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Do ataku mam jakieś boosty, teren minus 30, experience minus 25, noc minus 50, ale powinno nam się to udać jakoś przebić. I wszystkie te dywizje bym chciał po prostu wpieprzyć tutaj i zająć to Batumi, wiecie? Batumi bym chciał zająć, żeby mieć port, lepszą organizację i tak dalej. Tutaj widzę, że nasze dywizje 80, dywizji 4 Klugego wchodzi bardzo mocno w tą Turcję. Ja liczę na to, że ten Kluge właśnie poprowadzi ofensywę, zablokuje tutaj aliantów w Afryce, alianci zaczną inwestować dużo wojska do Afryki i w ten sposób będzie może w stanie wygrać. Tutaj z chęcią bym zdobył Sycylię, lecz wiem, że to nie będzie możliwe. Wiem, że to nie będzie takie proste. Mam, moi drodzy, 185 tysięcy broni na minusie. Turcja skapitulowała, zobaczcie jak szybko. Zobaczcie jak szybko, to była dosłownie chwila. Proszę o zajęcie tego, proszę o zajęcie tego, proszę o unicestwienie tutaj kotłów. Wiecie? Idealnie. Idealnie. I teraz tak, 80 dywizji Klugego.
Będzie miało front taki. Nie, nie mogę tego tak zrobić. Wiesz co, zrobimy, Kluge? Twoje całe wojsko będzie miało front taki, stary. I ty będziesz się wbijał tutaj, prawda? Ale damy ci troszeczkę dywizji tu. I wy będziecie musieli... Nie no, to nawet więcej wojska. Czekajcie, wszystkie wojska Klugego muszę przyłączyć do tego frontu. Weźmy te wojska, ustawmy je tutaj i wy będziecie mieli plan ataku taki, super. A wy będziecie mieli plan ataku tu i tu, super. To powinno pomóc, jakkolwiek. Więc 80 dywizji Klugego jeszcze idą z frontu, jak możecie zauważyć. Nie wiem, jak będzie wyglądała kampania na Bałkanach. Pięknie tutaj te kotły unicestwiliśmy w Europie, to mi się bardzo podobało. Ale muszę zobaczyć, no nawet nie jestem w stanie wyprodukować kawalerii, która mogłaby mi tutaj bronić tych wszystkich terenów i tak dalej od buntów. Bardzo bym chciał to zrobić, ale niestety mnie na to nie stać. Tutaj Amerykanów wypchaliśmy, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Jak tam bunty w Anglii wyglądają? Bunty w Anglii nie wyglądają, świetnie, mamy cały przemysł praktycznie dla siebie. Nie wiem, jak będzie wyglądał atak na Stany Zjednoczone. Naprawdę nie mam pojęcia na Ragnaroku, bo mój przemysł jest tak wymęczony, że nawet sobie z tego nie zdajecie, moi drodzy, sprawy. Zróbmy to, zróbmy artylerii upgrade i ciśnijmy dalej. Manstein stara się cały czas przebijać. Ja też postaram się Mansteinowi dosłać jakiekolwiek posiłki. Ci panowie po prostu muszą wejść tutaj. Definitywnie. I czy możesz wejść w Afganistan? Nie możesz. Zajmij mi to, przyjacielu. A później pójdziesz tutaj. W sumie dwie te dywizje mogą stanąć tutaj. Nie, przyjacielu. Nie, nie tak. Tylko wy staniecie. Super. Musimy to poblokować. Guderian dostał posiłki. Kluge już jest na pozycjach, więc Kluge, odpalaj się. I te ciężarówki muszą jak najszybciej po prostu dojechać na południe, wiecie? Bardzo bym chciał, żebyś po prostu dojechał tutaj i tutaj. Ja wtedy robię osobną armię do bronienia tego i mam nadzieję, że Kluge wtedy resztą wojsk będzie w stanie wbić się tutaj na plecy w Iranie, zająć British Raj, dosłać bardzo duże posiłki, bardzo duże posiłki do Chin i tak dalej. Participants, musi upaść Chiny, muszą upaść Japonia, Stany Zjednoczone i będziemy mieli konferencję pokojową Jugosławia. O Jezus, praktycznie każdy musi upaść, Brazylia jeszcze, Jezus. No powiem wam tak, będę się musiał w jakikolwiek sposób tutaj zdesantować. Jak? Nie mam pojęcia. Na pewno nie z Afryki. Prawdopodobnie na pewno nie z Japonii też. Definitywnie z tego, co widzę. Moje statki, moje niszczyciele nie mają takiego zasięgu, żeby tutaj porządzić, prawda? Brytyjczycy mają potężną flotę. Ja czekam też, aż wyszukają się spadochroniarze. Bo to dzięki spadochroniarzom będę w stanie wejść do Japonii. Tylko i wyłącznie w ten sposób będę w stanie tam wejść. Mam nadzieję, że myśliwce się robią. Myśliwców mam 100, wiecie dlaczego? Bo praktycznie w ogóle się nie robią myśliwce, bo nie mam gumy. W tym jest niestety bardzo duży problem. Więc zajęcie Syjamu bardzo dużo by mi tutaj dało i Malajów, bo miałbym nieskończoną ilość gumy. Manstein cały czas musi po prostu atakować. Ja w Mansteina wierzę i Mansteinowi ufam, lecz każemy mu się przegrupować po prostu, okej? Chciałbym, żebyś Manstein po prostu się przegrupował. Okej, w ten sposób. Manstein, musisz to zrobić, ziomeczku. Wy chciałbym, żebyście weszli tu, wy macie stać. Idealnie, dałbyś na tym to przebić? Zobaczymy. O, świetnie, moje ciężarówki wbiły, moi drodzy. Kluge jest już mniej więcej gotowy do ataku. Was bym chciał ustawić tu. Dobra, ruszać. I nie wiem, co z tym kotłem bałkańskim. Ja bym z chęcią go spróbował jakoś przebić, lecz wiem, że tutaj jest taka obrona, że mogę sobie nie dać rady po prostu. Nadzwyczajnie w świecie. Chciałbym, żebyś bez braku napraw na skillu potężnym, czyli na tym paniem, robił Search and Destroy na English Channel i tutaj. Chciałbym, żebyś po prostu latał i starał się wybić tą resztkę floty, która im została. Nie wiem, czy Brytyjczycy mają tutaj dużo floty, nie? Na kanale Le Mans. Tutaj zostałem zaatakowany i bardzo dobrze. Teraz Rundstedt się będzie bronił. Rundstedt jest bardzo mocno wyperkowany, Manstein jest nawet bardziej. Ale organizacyjnie to naprawdę siadamy, nie? W razie czego. Tutaj idą dywizje w razie czego, żeby to zaatakować. Tutaj powinniście się przebijać na południe, stary. Kluge, ty nie powinieneś czekać. Po prostu wjeżdżaj, ziomek. Po prostu wjeżdżaj. Ty nie patrz na nic i na nikogo. Po prostu, stary, wchodź. Tylko tego od ciebie praktycznie wymagam. Żebyś prowadził ciągłą ofensywę. Ciągłą 24-godzinną ofensywę, stary. Mam 4 ciężarówki, 2 z nich będą jechać już tutaj. Po prostu się przebijać. Świetnie. Musicie to po prostu pozajmować, nie? I tyle. Muszę się tutaj odgrodzić od nich. Tutaj idą moje dywizje.
Prawdopodobnie te dywizje górsko-piechotne powinny zaatakować. Zaraz zobaczymy, jak ty tutaj wyglądasz. Wy wszyscy proszeni jesteście tutaj. Dobrze to wygląda, lecz nie wiem, czy od strony Syberii będę mógł się zabezpieczyć. Japończycy nie atakują, to jest akurat bardzo dziwne, ale muszę wejść po gumę. Czy dałbyś radę, Manstein, tutaj ogarnąć się zaopatrzeniowo? Dałbyś, ale jest naprawdę tutaj bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest z Chińczykami, będzie bardzo ciężko zająć ogólnie Chiny. Dlatego też liczę na wejście ze strony British Raju, wiecie. To mi powinno dość dużo dać. Jakby mi się udało w ogóle tam wejść, to bym był mega szczęśliwy. Te dywizje będą się od razu przepychały, nie? Tutaj. Nie ma na co nawet czekać. Te ciężarówki do przodu i lecisz tutaj. Powinniście, a dacie radę, to są takie, wiecie, tu jest za dużo zmiennych, żeby to określić. Jakbyś ruszył w tą stronę, to Salwador tu przebijesz, nie? Zobaczymy. Ty tego możecie tego nie przebić, ale chciałbym po prostu to nawet jakoś przegrodzić, wiecie? Żeby odgrodzić te jednostki od zaopatrzenia, wtedy łatwiej mi je będzie też załatwić w pewnym sensie. Aha, widzę, że potężny tutaj leci Blitzkrieg. Czy to jest czas, żeby Guderian uderzył? Nie. Czy to jest czas, żeby pan Rundstedt uderzył? Też nie. Definitywnie, że nie. Oczywiście, że nie. O, mamy laga. Myślałem, że oczywiście coś podbiliśmy. Jednostki ich mają zaopatrzenie, w tym jest problem. My mamy 180 tysięcy nadal na minusie. No to jest, powiem wam szczerze, no to jest tragedia, nie? Potrzebuje naprawdę bardzo dużo, tonę broni potrzebuje, to na pewno. Tona po prostu broni jest mi potrzebna. Będę musiał też chyba po tym odcinku zrobić troszeczkę pauzę i, moi drodzy, zrobić to w ten sposób, że poczekam sobie po prostu, aż zaopatrzenie wzrośnie, zapauzuję fronty, bla 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 i puścimy sobie wtedy od tego odcinek, bo nie chciałbym was też zanudzać. Teraz prowadzimy kampanię tutaj do... praktycznie pod Afrykę, nie? Więc to nie jest nudne. Ale kampania czekając na sprzęt może być bardzo nudna. Improving, dobrze, weźmy sobie tą deszyfrację. Dużo ludzi też mi pisało, bo ja szukałem w odcinku wczorajszym z kawalerii, tylko i wyłącznie husaria, tylko i wyłącznie kawaleria. Szukałem wczoraj, co daje jeszcze deszyfracja i szyfracja. I ja wiedziałem o tym, że ona daje tutaj boosty do walki i tak dalej, ale ludzie myśleli, że naprawdę tego nie wiedziałem i mi pisaliście, co to znaczy. Ja szukałem dodatkowych jakichś znaczeń tego, wiecie? Myślałem, że to daje więcej boostów niż tylko, wiecie, szyfrowanie i deszyfrowanie rozkazów na przykład, nie? Coś w ten deseń. Wiesz co, ziomek? Przyłącz mi to wszystko do tego. Tutaj Kluge ci usunę front, stary. Wszystko przyłącz do... Czekaj, w ogóle ten front jest tak robiony jakoś rakowo, że ja to muszę wyedytować, stary. Robimy to tak. Będziesz tutaj atakował, nie? Wszystkie dywizje ci tutaj dam. Wyłącz mi plan ataku. Wszystko tutaj, nie? Was przyłączę do tego frontu i każę wam atakować, tak. Tutaj powinniście, no powinniście tutaj zwyciężyć zmasowanym atakiem, nie? Dobra. Tutaj potrzebuję tak, dwie dywizje, trzy dywizje, cztery, pięć, sześć dywizji, ok. Nawet zrobiłem tutaj osiem. Damy tutaj sobie, moi drodzy, pana Reinhardta. Jeżeli ktoś nie zna Reinhardta, to mało wie o kampanii. Reinhardt to o kampanii w Rosji, o kampanii we Francji. Reinhardt był no, jednym z lepszych generałów, według mnie. Miał smykałkę stać się w sumie czymś więcej. No i pan Kluge teraz prowadzi ofensywę, bo oni nie są w stanie zakryć żadnego frontu. Te dywizje powinny zostać tutaj. Mój bardzo duży błąd, że to zrobiłem. Tutaj się na razie nie przebijamy. Czym więcej jednostek na Bałkanach, o właśnie, to trzeba by było już po prostu, moi drodzy, unicestwić, wiecie, do końca. I wtedy resztę posiłków dosłać. Czy ja bym chciał zaatakować? Nie chciałbym zaatakować jeszcze. Pewnie nie. Dlaczego pan Manstein nie ma w ogóle tutaj dywizji? Poczekajcie, bo tu mi się coś zepsuło, wiecie, definitywnie. Usunij front ten i usunij front ten. Słuchaj, stary, bo ja bym chciał, żeby to wyglądało tak, tak. A, widzisz, pada. Całe wojsko Mansteina ma być tu. A tu, na tym froncie, też coś musi być, prawda? To na tym froncie ma być 26 dywizji. Nie, 26 dywizji ma się przyłączyć tu. Ma być na tym froncie. Dobra, zobaczymy, czy dacie radę to po prostu utrzymać. Ty mi się przebijaj wszystkim, co masz. Świetnie. Kolejne okno badań. Którego nie klikłem. Lepsza broń to by mnie już zabiło, prawdopodobnie. Zróbmy sobie lepszą piechotę górską, to mi się definitywnie przyda. Tutaj 8 dywizji będzie stało i broniło Afryki, bo nie mam czym wejść na razie do tej Afryki, więc na razie wchodzić tam nie będę. Ty się staraj przebijać. Wy po prostu musicie to unicestwić, chłopaki, nie?
Wy się musicie przebić. Musicie połamać mojego przeciwnika tutaj, w tym miejscu. Tutaj się udało ich złamać, więc to nie ma żadnego problemu. Piękno, overruny, dywizje powinny wrócić do swoich prawowitych generałów i miejsc. Wiecie, co zrobimy? Usuńmy ten front. Dajmy tutaj nowego generała, czyli na przykład pana Hota. Też pięknie, pięknie Hot poprowadził Barbarossę. No głównie czołgi Hota i Guderiana w Barbarossie też brały udział. Hot był bardzo zdenerwowany z Guderianem, kiedy wycofali ich spod Moskwy, ale to może materiał na całkowicie inny odcinek. Pomóż im się przebić. Chcę, żebyście go połamali po prostu, nie? Tego pana. Tutaj stoimy w obronie, tutaj nie ma nic, więc każemy wam podejść, wy się później cofniecie. Super. Super, super, super. Jakbym to połamał, to bym dosłał około 200 dywizji jako pomoc, ale połamanie tego będzie nierealne. Spróbujmy. Wow, mam nawet zielone dymki, ale to chyba jest chwilowe, wiecie, tylko i wyłącznie. Jeżeli się zaczniemy przebijać i dymki nie szczerwienieją, to znaczy, że wygraliśmy kampanię. Jeżeli, no zobaczymy, no nawet dymki, no już w niektórych miejscach się robi czerwono, ale z lewej strony widzę, że idzie bardzo dobrze ze strony Jugosławii ta ofensywa, więc to mi się też bardzo podoba. Tutaj wolałbym łamać to, wiecie, na początku. Wolałbym złamać to, jeżeli się da. Zobaczymy, co z tego będzie. No tutaj macie, jaką taktykę używacie? Szoku? Oni nie mają taktyki. Super. Chciałbym, żebyście to złamali, wiecie? Całkowicie. Ty, żebyś tutaj zaatakował. Super. Ty, broń Afryki. Wy wchodźcie w Arabię Saudyjską. Dlaczego tutaj dywizje stoją? Dywizje Guderiana, proszę się przeorganizować w ten sposób. Właśnie, teraz wy powinniście ruszyć. Backhand Blow, dziękuję, zróbmy Modern Blitzkrieg, to powinno mi bardzo dużo dać. I zaraz podzielimy ich na pół, moi drodzy, z tego co widzę. Okej. Oho, to powinno mi... Teraz zobaczymy, jak będzie wyglądać. Jugosławia skapitulowała. Świetnie, ej, czyli my mamy tutaj potężne szanse się po prostu wbić i ich rozbić, moich przeciwników. Tego co widzę. Jakby nam się udało tutaj jakiegoś kotła zrobić, to bym był mega szczęśliwy. Bo byśmy mieli kolejne paręset dywizji w kotle do unicestwienia. Anglia jest bezpieczna, moje niszczyciele cały czas latają, ale tutaj jest potężna angielska flota. Ja nie wiem, jak ja uzyskam dominację na przykład nad Anglią. Stany Zjednoczone sądzę, że u siebie ma, o Boże, oni mają od 200 dywizji. Wiecie co, powiem wam tak, może byłbym w stanie nawet robić desanty morskie na Danię i tutaj, i później do Ameryki, i 200, i tu jest 300 dywizji Rundstedta, moi drodzy. Te 300 dywizji mogłyby zostać użyte do ataku na, moi drodzy, tego. No, mogliby zostać użyci do ataku na, jakby wam to powiedzieć... A wy to się dopiero rozchodzicie. Na Amerykę. I byłbym w stanie to zrobić, ale niestety, no, na razie musimy poczekać. Tutaj prawie kocioł powstał. Prawie nam się udało. Arabia Saudyjska skapitulowała. Guderiana tutaj musimy troszeczkę popchnąć do przodu, żeby Guderian sobie tutaj zaczął coś lepiej radzić. Tu mamy osłonę, tu mamy osłonę, tu mamy osłonę. Japończycy wchodzą tutaj. Oby trzeba było po prostu przepchać, wiecie? Tak konkretnie przepchać. To by było trzeba po prostu przepchać. Definitywnie. Dobrze to wygląda, nie wygląda to najgorzej, jeżeli o to chodzi, nie? Jesteśmy w stanie tutaj... Jesteśmy w stanie tutaj coś porobić, nie? Jesteśmy w stanie nawet kocioł tutaj zrobić. Gdyby się udało, to byłbym nawet bardzo, 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 bardzo szczęśliwy. Może jakbyś wszedł tu i tu, a może jakbyście szli tu i tu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w sumie. Bo jestem w stanie zrobić kocioł, tylko nie wiem, czy ten kocioł mi pójdzie tutaj, wiecie? Bo tu jest bardzo dużo dywizji w Banacie. I jak ten Bana wpadnie, to te armie się podzielą na dwie i wtedy Rundstedt bez problemu stłamsi jedną część armii, na pewno. Mam nadzieję, że te dywizje dosyć szybko dotrą na tą pozycję. No, chciałbym, żebyście jak najszybciej zaatakowali. Ty to w sumie nawet będziesz mógł wesprzeć tutaj atak. W tym stylu, świetnie, zająłeś, idealnie. Dostajesz posiłki, to oni nie będą w stanie ci nic zrobić. Banat dostaje tutaj też ogromne posiłki. Te dywizje muszą się szybko przeorganizować i zaatakować tutaj. Super. Zobaczymy, no jakby kociołek powstał, ja bym się na pewno nie pogniewał.
Byłbym bardzo szczęśliwy. Tutaj kociołka nie będzie, bo jeszcze jest Grecja. Grecję też trzeba po prostu przebić w razie czego. Dobra. Arabia Saudyjska upadła, czekamy jeszcze na Oman, Jemen. Tutaj na razie w Afryce widzę greckie jednostki, jakieś słabiaki. Wy musicie dołączyć do Klugego. Kluge ma 67 dywizji, bo no, troszeczkę Klugego podzieliłem, nie? Ojejku, to po prostu się ustawcie hot na defensywę, wiesz? O, tutaj mamy kociołek ładny, to te dywizje będą parować. Tutaj mógłbym uderzyć, bo oni nie mają pełnej organizacji. Ja byłbym w stanie tutaj zrobić zadymkę, wiecie? Nawet za cenę sprzętu. Kingdom of Hungary has capitulated. Świetnie, mamy kociołek, moi drodzy. Ja teraz robię stop. Jak możecie, zróbcie sobie pauzę filmu i policzcie, ile było dywizji. Screeny możecie wrzucić na KRL. Oczywiście odcinek był o 20, czyli teraz będzie pewnie z 21, jak go oglądacie. Tu jest drugi kocioł, ale to jeszcze nie domknięty. Będziemy się tym zajmować w następnych odcinkach. Ja chyba troszeczkę pogram poza, bo jak widzicie, te sprzęty, to zaopatrzenie, wszystko jest na takim minusie, że ja pierdziu. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, co z tego będzie, nie? Ale tutaj już się nie wyrwą z kotła. Ten kocioł już po prostu powstał i oni się już nie dadzą rady przebić. Świetnie. Ty byś dał radę to popchnąć? No może byś dał, ale tu za dużo dywizji wpada, wiecie? Definitywnie za dużo. Chciałbym wysłać tak, ciebie. Tutaj. Gdzie mu pomóc? A my się pchamy dalej do środka. Klug powinien zająć tutaj Oman, Jemen i te części United Kingdom. I dodatkowo doślemy jeszcze całą armię tam do pomocy, więc jest super. Jemen skapitulował. To, na to właśnie liczyłem. I moi drodzy, będziemy się przebijać przez Iran do Tybetu. Z Tybetu do Siamu. Zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj ten kocioł został zneutralizowany całkiem, moi drodzy. Zobaczcie. To już jest koniec. Oni już nie mają tutaj praktycznie nic do powiedzenia. Resztę wojsk będziemy musieli dalej trzymać na Bałkanach i unicestwić Grecję i tak dalej. Ja bym pomyślał troszeczkę... Tutaj, dobra, jedna dywizja wylądowała. Zapomniałem. Będę musiał troszeczkę wojska oddelegować do tłumienia tego czegoś, wiecie. Zróbmy sobie nową armię. Dajmy tutaj Erwina, tego pana, i ustawmy cię tu, ziomeczku, z planem tutaj leć. Będę robił desanty z Anglii na pewno do Danii, tutaj. Definitywnie. Ile ty masz dywizji? 3. Będziemy robić desanty i będziemy budować tutaj infrastrukturę definitywnie. I będziemy starali się zdesantować na Kanadyjczyków. W następnym odcinku to będzie pewne. Jeżeli unicestwimy kotły tutaj na Bałkanach, to ja oddeleguję armię do unicestwienia reszty wojsk aliantów. To powinno sobie poradzić na pewno, na 100%. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, ja byłem Kałach. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, sugestie, jak możemy rozwiązać tą kwestię walki, to dajcie mi znać w komentarzach, jak z chęcią bym sobie przeczytał i zobaczył. Tutaj coraz więcej aliantów wylądowało, więc 7 dywizji, zobaczymy, może sobie poradzi. Też przypominam wam, że jeżeli odcinki wam się podobają z Ragnaroka, żebyście tą łapeczkę zostawili. Będzie mi wtedy bardzo miło. Dziękuję też, że nie zapominacie skomentować, właśnie ocenić materiał, gdyż to bardzo wpływa pozytywnie na serię, wtedy jest więcej werwy, chęci i tak dalej. Ja się z wami żegnam i do następnego odcinka, moi drodzy. Hejka!